zwierzęce, czyli spotykam się z sytuacją i to jest dla mnie sytuacja typu. Albo ja wygrywam, albo zostaję pożarty. Albo uciekam, albo zdobywam. W wypadku zwierzęcia to będzie, czy to jest pożywienie, czy to jest zagrożenie, prawda? I wiele rzeczy w naszym życiu. I potem jak jest to takie uderzenie energetyczne, bo jak muszę uciekać, to muszę mieć siły. Ale jeżeli ktoś właśnie ma raz tą adrenalinę, drugi, piąty, szósty, potem to jest na krótko, a potem przychodzi bardzo pozytywny w pewnym sensie kortyzol, który spowalnia, daje odpoczynek. No ale jeżeli jest tak, że ktoś mówi, no zaraz, ale ja jeszcze muszę, prawda, no to ten kortyzol sobie spokojnie płynie i potem mamy co? Między innymi uczucie, że tutaj się tak napięła skóra na głowie, że pęka. To jest jedno z takich odczuć, że napinanie mięśni w ogóle, sztywność mięśni, ale między innymi też napięcia w skórze. Czyli tak jak gdyby ta woda, która jest w naszym organizmie, zamarzła do poziomu lodu. I całe fragmenty są po prostu zimne, usztywnione. I między innymi właśnie mamy tutaj, no, ponieważ są to wszystko gruczoły dokrewne, co prawda jest to związane z pracą nerek i nadnerczych, niemniej jednak często ten pierwszy rzut to jest właśnie na głowę. No i teraz możemy sobie spróbować, drodzy Państwo, i jako ćwiczenie takie właśnie, no być może codziennie będziecie mieli właśnie takie ćwiczenie, ale także ćwiczenie rozluźniające. I można powiedzieć, że nasze ciało jest fantastyczne, ponieważ przy pomocy mechanicznej możemy czasami usuwać czy neutralizować skutki niektórych napięć. I tutaj mamy taką zabawę, że sobie zdejmujemy peruczkę, czyli sobie tutaj w różnych miejscach przyciskamy i ruszamy. No i szczególnie tutaj, jeżeli ta skóra dobrze się rusza, tak dobrze się rusza, właśnie, jeżeli gdzieś jakieś bolące miejsce, to tam nawet kilka razy możemy sobie poruszać. No i mamy tutaj szczególne miejsce, mianowicie u podstawy czaszki. Szczególnie osoby praworęczne z prawej strony mają tutaj taki problem, że jeżeli piszą, coś robią, używają tej prawej ręki, żyją w ciągu całego dnia, stres się pojawia, sytuuje się na karku, uszczywnia się tutaj ta część, niektóre osoby mówią, że nawet je tam piecze. No to jest właśnie ta woda z tłuszczem i ze stresem, która się zgromadziła. Tak, można powiedzieć, że stres stresem, ale z tego powodu, że właśnie na przykład tutaj jest mocne napięcie w karku, to z prawej strony możemy mieć niedotlenienie mózgu, bo tu przechodzi tętnica i niektóre osoby mówią tak, że miały mierzone przepływy metodą Dopplera i okazało się, że jest ta tętnica w porządku, a mają tam niedokrwienie, słabe krążenie wewnątrzmózgowe. Z jakiego powodu? Dlatego, że jak pojawia się ten stres, to się zwęża, wtedy gwałtownie rośnie ciśnienie na przykład i na pewno widzieliście też takie osoby, które mówią, mam ciśnienie skaczące. No i właściwie ma to taki związek, że szczególnie jeżeli to jest to rozkurczowe ciśnienie wysokie, to ono jest związane z pracą nerek i nadnerczych, czyli ze stresem. I właśnie z tym, że jest napięcie, zwęża się rurka, no i z czystego prawa fizyki wynika wtedy, że to ciśnienie będzie wyższe. Czasem nawet komuś tam pęknie jakaś żyłka wokół. No z tego właśnie powodu. Także jest to zupełnie normalny proces, można sobie po prostu o tym poczytać. Żeby tak się nie działo, no to musimy sobie rozmasowywać, czyli albo zdejmujemy peruczkę, albo tutaj sobie masujemy u podstawy. I jak tam boli, to tym bardziej trzeba pomasować.